Witam Państwa bardzo serdecznie w ten wieczorny, wielkanocny dzień, niedziela wielkanocna. Dzisiaj w Trzeci Wymiar jest szczególny, bardzo cieszę się, że mogę gościć w naszym programie zwierzchnika Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii, biskupa Kościoła, pastora Artura Cyrońskiego. Witam Cię, Arturze, serdecznie. Witaj, Jacku. Super, że znalazłeś czas, że możesz być z nami. To jest chyba pierwszy twój udział w tego typu programie radiowym, więc jak się czujesz, powiedz, jak samopoczucie? No w zasadzie pierwszy raz, wcześniej miałem jakieś takie epizody w radio. No jest genialnie po prostu, no, oglądać to wszystko od wewnątrz, widzieć jak to działa, to jest, no, jest to przygoda. Jest to przygoda. Dzisiaj wierzę, że nie tylko będzie to przygoda dla nas tutaj w studiu, ale też, drodzy Państwo, również to będzie też ważne doświadczenie dla Państwa, kiedy będziemy rozmawiali z pastorem Arturem na temat tego, jak bardzo ma ważne dla nas ludzi znaczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i co ona nam przyniosło do naszego życia, ale zanim do tego przejdziemy, warto sobie się tak zastanowić, tak naprawdę, co dla nas święta Wielkanocy teraz obecnie znaczą. Kiedy rozmawiałem z wieloma osobami w ostatnim tygodniu, bardzo często przejawia się aspekt, no, spotkamy się z rodziną, podzielimy się jajkiem, mamy jakąś tam święconkę swoją, którą będziemy mieli i bez względu na to, czy mówiłem, rozmawiałem z osobami, którzy deklarowały się jako osoby wyznania katolickiego, czy też jako ateiści, agnostycy, to bardzo często tego typu odpowiedzi były. Natomiast nawet wśród osób, które deklarowały się jako ludzie wierzący, bardzo często ta odpowiedź, dlaczego i jak bardzo te święta są ważne i co one dla mnie oznaczają, nie było tego aspektu, że to jest święto, którym przypominamy sobie fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I tego bardzo często brakuje. I chyba nie wiem, jak ty, drogi Arturze, czy też widzisz podobne zjawisko, że ludzie zapominają tak naprawdę, o co w tych świętach chodzi. Nie chodzi tutaj o jajka, nie chodzi o zajączka, nie chodzi o dyngusa, tylko chodzi o to, że przypominamy sobie fakt zmartwychwstania Jezusa, prawda? Tak, zmartwychwstania, które tak naprawdę jest w centrum szeroko pojętego chrześcijaństwa. Tak. Natomiast jak to jest w każdej kulturze, takiej w naszej rodzimej polskiej, a coś, co ma znaczenie ponadczasowe, ponadmaterialne, no ponadspołeczne wręcz, no stało się, jak to mawia mój znajomy, elementem wtórnego pogaństwa, czyli ludzie zrobili z tego po prostu jakiś element takiej właśnie kultury spotkania, czasu wolnego w pracy, gdzie rzeczywiście zapomina się, co to w ogóle znaczy, że jest Wielkanoc, tak. Że to jest coś, co no, jest elementem absolutnie jakby centralnym. Absolutnie centralnym, nawet nie mówiąc już o chrześcijaństwie, ale elementem centralnym, jeżeli chodzi o cały świat. Tak. Także to jest... No właśnie, bo może zacznijmy od tego, bo wielu ludzi uważa, że no tak naprawdę zmartwychwstanie to jest taki mit, to jest taka legenda, natomiast z punktu widzenia takiego potwierdzenia, że to zmartwychwstanie naprawdę miało miejsce i czy ono ma naprawdę wpływ na nasze codzienne życie dziś, jak ty do tego byś podszedł, do tej kwestii? Ja pamiętam, kiedyś miałem przyjemność robić takie spotkanie ewangelizacyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przyszła dosyć spora tam grupa teologów, filozofów. Jedni byli duchownymi, inni świeckimi naukowcami. I oni jakby... No, to miało być takie spotkanie związane z moim świadectwem, historią mojego nawrócenia. Natomiast zaczęły tam padać oczywiście, jak na tego rodzaju spotkaniach, różne pytania. No i zaczęły padać pytania pod tytułem, w jaki sposób ja
nazwijmy to, jaki sposób ja bronię zmartwychwstanie. W jaki sposób, kiedy spotykam się z ludźmi, ja to zmartwychwstanie staram się obronić. Ja troszkę odpowiedziałem w sposób może nie taki do końca, jak chcieli, bo jest wiele jakby dyskusji na temat zmartwychwstania, dowodów zmartwychwstania i tak dalej. Ja powiem w ten sposób, że ja mam troszkę na ten temat być może odmienne zdanie niż ogólnie przyjęty tok myślenia chrześcijańskiego, ale na ich pytanie odpowiedziałem w bardzo prosty sposób. Mówię, no słuchajcie, to, że Chrystus wstał z martwych, to jest pewne dlatego, że ja przed wami stoję. Tak. No dla nich to było absolutnie, absolutnie dziwne, no tak, ale jaki to ma związek? No i kiedy oni posłuchali mojej historii, tego jakim byłem człowiekiem, z jakiego miejsca wyszedłem, no to dopiero z tego punktu mogliśmy zacząć mówić o tym, że coś, co się popularnie nazywa tym zmartwychwstaniem, to jest tak silna rzecz, tak silna rzecz, że ona potrafiła odwrócić z drogi, z tej złej drogi, z drogi śmierci, no człowieka mojego pokroju. Także no oczywiście potem sobie też rozmawialiśmy o szeregu dowodów, każdy wymieniał się swoimi informacjami na ten temat. Natomiast ja twierdzę, że zmartwychwstanie jest elementem, który jest niepodważalny, i choćby z jednego punktu widzenia, i pomijając różnego rodzaju fakty, załóżmy, które tam sobie historycy chrześcijańscy przytaczają, ale dlatego, że to ten aspekt właśnie spowodował, że w zasadzie miliony ludzi od czasów początku naszej ery, bo o tym mówimy, kładło swoje życie w zamian za tą ideę. I powiem szczerze, że przebadałem różnego rodzaju tak zwane dowody na zmartwychwstanie Jezusa i głównym jakby dowodem na zmartwychwstanie jest to, że nie istnieje druga taka idea, dla której takie masy ludzi byłyby w stanie oddać swoje życie. Więcej, nie istnieje druga taka idea, która by była takim źródłem mocy do zmian u ludzi. Tak. Bo wystarczy troszkę się zastanowić nad tym pod względem socjologicznym i nic, jest wiele różnych idei na świecie, które pociągają za sobą ludzkie poświęcenie, ale są one, nazwijmy to, rozproszone, jest ich bardzo wiele, wiele gatunków. Tak. A tu jest jeden gatunek i wokół tego jednego gatunku idei jakby kręci się coś, co nazywamy chrześcijaństwem. Że wiara milionów ludzi w to, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele, była i jest tak silna, że no ludzie byli gotowi za to swoje życie kłaść. Ludzie, którzy nie byli jakimiś, nazwijmy to, szaleńcami, tylko normalnymi, dobrymi, prawymi ludźmi. Więc jeśli oni za kogoś, kto tylko zostaje jakby nazwany w Piśmie Świętym zmartwychwstałym, byli w stanie kłaść swoje życie i następne pokolenia, ponieważ to słyszały od swoich poprzedników, no to moje pytanie jest, jaki większy dowód na to? Tak, to jest bardzo mocny dowód, bo dotyczy nie tylko tego konkretnego jednego dnia, ale dotyczy dziesiątków lat, dziesiątków, a nawet setek lat, kilkunastu wieków, które spowodowały, które pokazały, które potwierdziły, że ludzie nie tylko uwierzyli, nie tylko żyją, tak jak mówi jakaś nauka, jakiegoś tam nauczyciela duchowego, ale ich życie się zmienia i zmienia się nie w wyniku tego, że coś chcą sami zmienić, typu ja teraz będę lepszy, ale Boży Duch, który wchodzi w życie człowieka, który oddaje swoje życie Jezusowi, który poddaje się Bogu żywemu, dokonuje tej przemiany, dokonuje tej zmiany. Ale o tym, co daje nam zmartwychwstanie, tak już konkretnie, będziemy z naszym dzisiejszym gościem, pastorem Arturem Cerońskim, rozmawiać za chwilkę. Także zostańcie
się z nami. Trzeci wymiar o Bogu bez religii, jak zwykle w każdą niedzielę i również dzisiaj, w niedzielę wielkanocną. Wymiar Bogu bez religii. Witam tych, którzy teraz włączyli swoje radioodbiorniki, są na 92.8 FM, gdzie rozmawiamy w każdą niedzielę o żywym Bogu, relacji z naszym Panem i Zbawicielem. Rozmawiamy o tym, że zmartwychwstanie Jezusa ma w sobie moc, przynosi zmianę. I właśnie dzisiaj więcej na temat zmartwychwstania, też korzystając z Niedzieli Wielkanocnej, rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Jest nim pastor Artur Ceroński z Kościoła Mocy, Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii. I właśnie, drogi Arturze, chciałbym, żebyśmy teraz mogli troszeczkę porozmawiać, co tak naprawdę przyniosło nam, ludziom, tu na ziemi zmartwychwstanie. Co tak naprawdę w tym Bożym pakiecie się zawiera? Ja często lubię mówić, że wbrew obiegowej opinii, która tam krąży w chrześcijaństwie, a mówiącej o tym, że krzyż jest w centrum życia chrześcijańskiego, czyli ta śmierć Jezusa, tak grzechy ludzi, zawsze lubię przypomnieć, że to tak nie jest. Że w centrum chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie. Tak. Zmartwychwstanie, a nie śmierć Jezusa na krzyżu. No dlaczego? Dlatego, że to zmartwychwstanie było elementem nadnaturalnym. A śmierć była rzeczą naturalną. Jezus umarł za nasze grzechy. Oczywiście znamy mistyczny przekaz tego zjawiska, że On umiera na krzyżu, będąc przedstawicielem całej ludzkości, bierze grzech całej ludzkości na siebie, w ten sposób doprowadzając do tego, że Bóg ludzkości przebacza. Czyli ten wymiar sprawiedliwości Bożej zostaje osiągnięty przez ten tak zwany krzyż. Natomiast potem następuje zmartwychwstanie i prawdę powiedziawszy, realnie chrześcijaństwo zaczyna się w momencie zmartwychwstania Jezusa. Dlaczego w momencie zmartwychwstania? Dlatego, że kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że ten moment zmartwychwstania Jezusa doprowadza do czegoś, co można by nazwać pierwszym ponadnaturalnym zjawiskiem na skalę wręcz międzynarodową. Widzimy, że Pismo Święte opowiada nam o tym, że trupy wstają z martwych. Tak. Że pękają groby, że te trupy wychodzą, ci ludzie, którzy umarli wcześniej, wychodzą z tych grobów, chodzą po Jerozolimie. Czyli widać, że zmartwychwstanie Jezusa to było tak potężne, energetyczne zjawisko, które po raz pierwszy pokazało ludzkości, że jest jakaś siła, która jest w stanie pokonać śmierć. Właśnie. Śmierć, której nic nie było w stanie pokonać wcześniej. Dokładnie. I teraz Jezus wstaje z martwych i On pokazuje się wielu ludziom, rozmawia z nimi, je z nimi, przebywa z nimi w różnych miejscach, na różnych odcinkach czasu, dając tym zjawiskiem świadectwo, że jest to dla każdego człowieka, który zechce uwierzyć właśnie w to, że On umarł na krzyżu i wstał z martwych. Więc jakby to, co zmartwychwstanie robi w społeczeństwie, szeroko pojętym społeczeństwie, to jest, nazwałbym to bilet do nieba. Że człowiek, który zechce w to uwierzyć, przyjąć to jako fakt, uznać, że rzeczywiście tak jest i zidentyfikować się z tym przez przyjęcie tego przebaczenia grzechów, no to ten człowiek zamyka sobie drzwi do piekła i otwiera drzwi do nieba. Więc jakby cóż dobrze większego... Dobrze jest sobie zamknąć te drzwi do piekła. Dokładnie. Tak, cóż większego na tym świecie, prawda? Tak jest. Można osiągnąć. Więc rzeczywiście zmartwychwstanie kształtuje tą rzeczywistość życia. Ono kształtuje, ono pokazuje, że można. Jest dowodem. W każdej sprawie potrzebny jest dowód. My mamy dowód. Skoro jeden wstał z martwych, jeden człowiek wstał, to wszyscy mogą. Tak. To się okazuje, prawda? Że powstaje precedens w całej historii wszechświata, że wstał z martwych, prawda? Okazuje się, że żaden przywódca religijny nie wstał z martwych, Jezus wstał z martwych. No więc jakby pokonał na głowę te wszystkie ruchy, które gdzieś tam powstawały od tysięcy lat i dalej sobie powstają, tak. Przeciwne temu. Więc cóż bardziej centralnego?
cóż bardziej centralnego? No, brama do nieba. Portal nowy, całkowicie o, świeży. Tak, to jest dobre określenie, taki duchowy portal wejścia do nowej rzeczywistości. Dokładnie. Więc ja myślę, że właśnie przerzucenie swojego myślenia na to, że w centrum chrześcijaństwa, w centrum świata, wszechświata jest zmartwychwstanie, jest chyba taką podstawową rzeczą, żeby można było korzystać, nazwijmy to tak kolokwialnie, ze wszystkich tych dobrodziejstw bożych. Bo to jest właśnie ta odpowiedź Boga, że człowieku, no nie musisz umrzeć. Nie musisz umrzeć. Nawet jeśli ten czas na ziemi się tutaj skończy kiedyś twój, to ja wzbudzę cię z martwych, no bo już raz to zrobiłem. Więc, a ponieważ ja nie cofam swoich werdyktów i ja nie zapominam o tym, co zrobiłem, no zamierzam to dalej robić. Więc ty jesteś kolejny, człowieku. Więc dla mnie na przykład sama ta świadomość, nie mówiąc o innych rzeczach, o przeżywaniu tego na co dzień, ale sama ta świadomość stanowi dla mnie no niesamowity punkt takiego podparcia mojego życiowego. No bo jeśli już człowiek się przestaje bać śmierci, no to przestaje się realnie brać wszystkiego, no bo... No w sumie tak, no nie ma nic no bardziej nie ma gorszego, nic, czego gorszego, się możemy bać. Bardziej nieodwracalnego niż śmierć. A tu się okazuje, że jest antidotum na tą śmierć. Bo już jeden wstał z martwych. I teraz aktem wiary, czyli czymś, co każdy ma w zasięgu swojej ręki, nazwijmy to, można po to sięgnąć. To nic nie kosztuje, to jakby no nie trzeba zasłużyć sobie na to. Więc jest coś niesamowitego w tym zmartwychwstaniu, prawda? Więc to dla mnie to jest powód. Czyli tego, co mówisz, bardzo tak powiem wyraźnie i konkretnie, zmartwychwstanie jest ważniejsze od śmierci Jezusa. Oczywiście, że tak. Oczywiście, bo śmierć Jezusa na krzyżu, ona jest... Ja to nazywam... Dlaczego tak, może przerwę ci, bo dlaczego tak się chcę, żebyś to mocno podkreślił i wypowiedział to po raz kolejny? Dlatego, że w większości kościołów historycznych, tak, czy kościół katolicki, czy luterański, czy inne kościoły, ale też we wszelkiego rodzaju kościołów związanych z ruchem ewangelicznym, czy świątkowym, charyzmatycznym, podkreśla się ten charakter Wielkiego Piątku, tak? Znaczenia Wielkiego Piątku. Ja nie mówię, że on nie jest ważny, tak? Ale tak jakby trochę w centrum był Wielki Piątek, zamiast być Wielka Niedziela, tak, prawda? Tak. Dlaczego to się tak stało? Dlatego, właśnie, to jest dobre pytanie. Dlatego, że ja powiem tak, troszkę może prowokująco w ten sposób, że przyjęcie śmierci Jezusa za swoje grzechy jest o wiele łatwiejsze niż przyjęcie zmartwychwstania. A wyjaśniam dlaczego. Tak. Dlatego, że przyjęcie śmierci za swoje grzechy może się odbyć na poziomie wewnętrznym. Mhm. Czyli tak, Panie, umarłeś za moje grzechy. No, natomiast uwierzenie w to, że on zmartwychwstał potem, wiąże się z pewnymi konsekwencjami zachowawczymi. No bo teraz, skoro ty wstałeś z martwych, tak, to teraz ja, jako ten, który przyjął twoją niezasłużoną śmierć za moje grzechy, mam możliwość w moim już tutaj obecnym życiu zacząć działać z taką odwagą, z taką determinacją, z taką wolnością, ponieważ śmierci dla mnie nie ma. Czyli cokolwiek by mi się stało, wstanę z martwych. Tak. Czyli mogę działać. Więc krzyż, on jest bardziej intelektualny. Zmartwychwstanie jest bardziej praktyczne. Bardzo ciekawe określenie. Krzyż jako coś intelektualnego, ja bym powiedział nawet jeszcze jedną rzecz do tego dodał, że krzyż jest taki emocjonalny. Że dokładnie. Tak, i tak przeżywamy na poziomie emocji. On umarł, tak? On przyjął to wszystko i nawet mogę w to wierzyć, ale... A tu mamy fakt, prawda? Tu mamy fakt. I teraz te jego wytyczne później, które czytamy w Piśmie Świętym, że możecie czynić to, co ja. Tak. Ja kiedyś pamiętam, zapytałem ludzi u nas w kościele, no to dotyczy wszystkiego w jego życiu. Znaczy, możecie zmartwychwstać, możecie pokonywać śmierć.
możecie to robić. I to tak naprawdę jest jakby zawołanie do tego, aby totalnie działać tak jak on, bo nie ma dla nas już rzeczy strasznej. Czyli już to jest to, że mamy wybaczone, tak. To jest okej, bo można mieć wybaczone, usiąść sobie na krześle i powiedzieć: halleluja, mam wybaczone, Bóg mnie kocha, idę do nieba. Ale kiedy zmartwychwstanie stoi nam przed oczyma i słowa Jezusa, możecie rzeczy takie jak ja czynić, to tutaj się okazuje, że my możemy na bazie wiary w to zmartwychwstanie iść do przodu, nazwijmy to żartobliwie jak przecinaki, i te życie nasze zaczyna mieć zupełnie inny wymiar, bo bierzemy z niego przykład. Tutaj też bierzemy przykład z życia w nadnaturalności. Tak. Nadnaturalności. Czyli możemy powiedzieć, bez wiary w zmartwychwstanie, bez doświadczenia tego faktu w naszym życiu, my nie będziemy w stanie wejść w te rzeczy, o których teraz powiedziałeś. Absolutnie. Absolutnie. Dlatego, że jeszcze raz przypominam, śmierć na krzyżu jest naturalna. Tam zachodzi reakcja naturalna, zmartwychwstanie jest nienaturalne. Wiara w krzyż, nazwijmy to w ten sposób, podzielmy sobie, wiara w krzyż, ona powoduje, że my, nasza natura, nasza stara natura umiera. Tak. Ona umiera, ta stara natura. I teraz, jak sobie to będziemy chcieli w wyobraźni ułożyć, to teraz widzimy, że zaczyna się, jakby wchodzimy do drugiego pokoju, bo w pierwszym pokoju to nasza stara natura umarła, ale wchodzimy do drugiego i w tym drugim pokoju ożywa drugi człowiek. Tak. Człowiek, który jest innego rodzaju, zupełnie innego rodzaju. Człowiek, który przechodzi przez ściany, jak tutaj mamy przykład o Jezusie. Człowiek, który się przemieszcza w przestrzeni i tutaj zaczyna troszkę się wszystko jawić w ten sposób. Oj, czyli ja też bym mógł, no mógłbyś, jeśli byś z tego krzesła krzyżowego się ruszył, gdybyś zechciał. Czyli można by powiedzieć, podsumowując tą część naszej rozmowy, musimy najpierw, jakby to powiedzieć, zrozumieć krzyż, bo to jest ważne. Tak. Musimy doświadczyć tego, co się stało na krzyżu, tak. Ale to nie jest wszystko. Nie. Jest zdecydowanie więcej, bo po piątku przychodzi niedziela. I tu mi się przypomniało pewne kazanie jednego z już nieżyjących usługujących. Tony Campolo kiedyś miał takie kazanie w latach 80., gdzie powiedział, że dziś jest piątek, ale przychodzi niedziela. I jeżeli przychodzi do twojego życia, drogi słuchaczu, niedziela, to ty, doświadczając świadomości, co się wydarzyło na krzyżu, ty rozpoczynasz nowe życie, możesz żyć w inny sposób, jako nowe stworzenie, jako człowiek, który należy zupełnie do innego rodzaju gatunku ludzi. I to jest coś, o czym też warto w sobie uświadomić. O tym będziemy mówili więcej po naszej muzycznej przerwie. Trzeci wymiar obłogu bez religii. Słuchacie nas w niedzielę wielkanocną. Imię Jezus to jest imię, w którym jest życie, w którym płynie życie. To jest jedyna osoba, która wspominamy dzisiaj Jego zmartwychwstanie. Nie tylko Jego śmierć, ale przede wszystkim Jego zmartwychwstanie. Tak jak dzisiejszy nasz gość, pastor Artur Ceroński podkreśla, że to zmartwychwstanie, nie tylko śmierć, ale zmartwychwstanie spowodowało, że ty i ja, drogi słuchaczu, możesz być nowym stworzeniem. Możesz doświadczać zupełnie nowego życia. Może stawać się kimś, które Bóg chciałby widzieć ciebie, w jaki sposób chciałby ciebie widzieć, jako tego, który nie jest już starym człowiekiem, ale jest nowym stworzeniem dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. No właśnie, drogi Arturze, zaczęliśmy mówić o tym, jak bardzo ważne jest zmartwychwstanie, jak wiele ono nam przyniosło, jak otworzyło nam drzwi do tego ładnego porównania, które użyłeś, nowego pokoju, nie pokoju tylko śmierci, pokoju krzyża, ale pokoju zmartwychwstania, do którego możemy wejść, możemy przebywać i możemy doświadczać nowe rzeczy i robić rzeczy takie, jakie czynił Jezus. Ale no właśnie, co również w zmartwychwstaniu dostaliśmy? No, zmartwychwstanie to jest, jeszcze raz możemy sobie porównać ten pokój, gdzie ten pokój krzyża jest bardzo srogi. On jest bardzo kanciasty. Tam jest jakby bardzo, tam on jest bardzo techniczny.
znajduje się w nim niewiele, nazwijmy to, różnego rodzaju mebli, ponieważ on w zasadzie ma jeden cel, uśmiercić ego człowieka. Więc tam w tym pokoju tego krzyża znajdziemy maszyny do zabijania. Znajdziemy dyby, znajdziemy szubienice. Tam następuje śmierć. Tam następuje śmierć. Ale i teraz wchodzimy do drugiego pokoju i to zmartwychwstanie. Tutaj zaczyna się zupełnie inna historia. Tutaj już w ogóle nie istnieje pojęcie śmierci. Tutaj jest wszystko przystosowane do tego, aby człowiek, już ten nowy człowiek, mógł spędzać życie zarówno doczesne, jak i życie wieczne w absolutnym komforcie. To tutaj mamy już miękkie fotele, to tutaj mamy w ogóle piękną plazmę, to tutaj mamy piękny ogród. Tutaj już jest wszystko związane z dobrem człowieka. I teraz, kiedy patrzymy na zmartwychwstanie, właśnie z perspektywy najpotężniejszego prezentu od Boga, to musimy zrozumieć, że ten prezent to nie jest po prostu od dziecko moje, teraz po prostu sobie umarłeś dla siebie samego, więc sobie jakoś tam żyj, tylko nie, teraz umarłeś dla siebie, a powstałeś dla mnie i teraz ja od dzisiejszego dnia jestem jakby mentorem twojego życia. Ja teraz pokażę ci, na czym polega życie w luksusie. Ja pokażę ci, czym jest luksus doczesny, czym jest luksus wieczny. Wiecie, kochani, jeśli troszkę człowiek tam z uwagą czyta Pismo Święte, to wiemy, że na ostatniej księdze Pisma Świętego w objawieniu Świętego Jana jest informacja o tym, że tam w niebie to płytki chodnikowe są ze złota. Tak. Więc oni mają takie trochę tam podejście, jeżeli chodzi o jakość życia. I te zmartwychwstanie, że tak powiem, ono przedstawia człowiekowi zupełnie nowe parametry. Tak. Ono otwiera przed człowiekiem już tutaj na ziemi możliwości, które wcześniej były zamknięte. Zamknięte przez arogancję człowieka na Bożą moc, na Bożą miłość, to teraz człowiek, który przyjął zmartwychwstanie, który sam powstał z martwych w swoim duchu, człowiek, który jest już nowym stworzeniem przez duchowe odrodzenie, on zaczyna widzieć te narzędzia, za pomocą których może zbudować sobie tutaj na ziemi niesamowitą przestrzeń boskiej dobroci, boskiej miłości, a potem, kiedy skończy się ta pielgrzymka na ziemi, iść tam do Boga, do nieba, no i nazwijmy to dopiero wejść na te, zawsze mówię, na salony, bo tutaj ta ziemia to taki przedpokój, taka, ale tam na te salony, więc te zmartwychwstanie otwiera przed nami perspektywę kompletnego, zarówno duchowego, jak i materialnego sukcesu. Więc to jest to. Ktoś może powiedzieć, dobrze, to pięknie brzmi, ale czy to jest naprawdę realne dla mnie? Jakiś w tej chwili może słuchacz tak pomyśleć. Pięknie mówi ten dzisiejszy gość, piękne rzeczy opowiada, ale czy to jest dla mnie dostępne? Czy to ja mogę dostać? Czy to jest dla mnie osiągalne? Przecież jak to spowodować, żebym ja był kimś innym niż jestem, przecież mam swoje jakieś tam ograniczenia, upadki, grzechy, osobowość, charakter, nie wiem, słabości. Jak to ogarnąć? No tak, ja zupełnie się zgadzam z tym. Natomiast właśnie to dzięki zmartwychwstaniu człowiek otrzymuje ten obraz narzędzi, za pomocą których jest w stanie te wszystkie mankamenty, które posiada, mankamenty psychiczne, mankamenty fizyczne, które może wyeliminować. Wcześniej ich nie widział. Nie widział tych dźwigni duchowych, które teraz widzi. Dowiaduje się o Bożych prawidłach, które zarządzają wszystkimi elementami duchowymi, psychicznymi, fizycznymi. Więc te zmartwychwstanie to jest jakby potężny reflektor światła, tak, który pokazuje człowiekowi, hej, człowieku, narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, powstałeś z martwych w duchu, to spójrz teraz, co jest do twojej dyspozycji. Do twojej dyspozycji jest ponadnaturalność, czyli tak, to ty nie opierasz się, człowieku, na tym, co masz, na tym, co w tobie jest od urodzenia, tak, ale na ponadnaturalności. Ja powiem tak, dopóki człowiek nie odda życia Bogu na tych zasadach, że uwierzy w niezasłużoną śmierć Jezusa, zmartwychwstanie i jego zmartwychwstanie, to jakby ten pług życia pcha sam.
Natomiast w momencie, kiedy on rodzi się na nowo, no to raptem czuje za sobą oddech i na jego rękach całe położone są... Całe ekipy niebiańskie. Jasne. I na jego dłoniach położone są dłonie Boga. I orka w tym układzie zaczyna być zupełnie inna. Ona, znaczy ona trochę jeszcze jest dalej na tej ziemi, ta orka, ale już z innej perspektywy i mamy inne narzędzia. Nie? Absolutnie, absolutnie. I ja zawsze mówię, że skoro to jest możliwe dla jednego, jest możliwe dla innych, a ja jestem świadectwem tego. Ja jestem człowiekiem, który tego doświadczył, bo dla mnie zmartwychwstanie stało się punktem zwrotnym absolutnie w moim życiu, więc jakby... To jest, ja świadczę o tym. Ja o tym świadczę. I to jest bardzo dobre miejsce, kiedy możemy dokonać mojej przerwy, bo o tym, aby zmartwychwstanie stało się twoim, drogi słuchaczu, punktem zmiany życia, za chwilę będziemy, chcemy ci o tym powiedzieć, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób spowodować, żeby zmartwychwstanie stało się kluczowym, decydującym punktem dla twojego osobistego życia. Jak to zrobić? W jaki sposób to poprowadzić w swoim życiu? Dowiesz się za chwilkę po tej przerwie. A my wracamy do już ostatniej części naszej rozmowy z pastorem Arturem Cerjąskim, zwierzchnikiem Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii, prowadzący Kościół Moc w Warszawie. Drogi Arturze, teraz chciałbym, żebyśmy już na sam koniec przeszli do najważniejszych rzeczy. Mianowicie, w jaki sposób nasz słuchacz, który dzisiaj słucha tego programu, może wejść w rzeczywistość zmartwychwstania i stać się nowym stworzeniem? No, jak to wszystko, co jest dziełem Bożym, jest proste dla każdego człowieka, tak również doświadczenie zmartwychwstania jest proste wbrew wszystkiemu. Ja doświadczyłem go 23 lata temu, kiedy byłem człowiekiem naprawdę kompletnie złym. Byłem przestępcą, siedziałem w więzieniu. I kiedy się dowiedziałem o tym, że w ogóle Bóg istnieje, o tym, że Jezus umarł za moje grzechy, że wstał z martwych, to postanowiłem przede wszystkim zgłębić ten temat. Zacząłem czytać Pismo Święte i zbierać materiał tak. dowodowy. Materiał na to, że ja po pierwsze tego potrzebuję, może inaczej, po pierwsze, czy to jest prawdziwe rzeczywiście, po drugie, czy ja tego potrzebuję, a po trzecie, jak to zrobić. I jak to zrobić, tutaj zajęło mi najwięcej czasu, bo to, że potrzebuję, to się dowiedziałem bardzo szybko, bo miałem taką myśl, że znam wszystkich bardzo ważnych ludzi w świecie przestępczym tutaj w pewnych regionach Polski, ale nie znam najważniejszego człowieka na świecie, który umarł jako wcielony Bóg za nasze grzechy. Ale kiedy doszło do miejsca, co mam zrobić, jak do tego podejść, to właśnie zobaczyłem, że to moja wiara jest tym elementem, którym ja się mam chwycić tego. Wiara, która tak naprawdę jest niczym innym, jak upewnieniem się o czymś, że coś jest prawdziwe i uznaniem tego ostatecznie za prawdziwe. Więc ja po prostu uznałem, że ta śmierć Jezusa za moje grzechy i Jego zmartwychwstanie w ciele jest prawdziwe. Uwierzyłem w to. I powiedziałem: Boże, no ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę, żebyś przyszedł do mojego życia. Ja chcę zacząć żyć z Tobą. Ta modlitwa była może nie taka spektakularna, jak często słyszymy w liturgicznych kościołach, ale była szczera i była prawdziwa. Więc w czym rzecz? Na odległość modlitwy każdego ze słuchaczy jest dzisiaj Bóg. Bóg, który, tak, który apeluje w ten sam sposób wieki temu i apeluje tak samo teraz, że człowieku, jeżeli ty uwierzysz w sercu swoim, czyli całym swoim jestestwem, że mój Syn Jezus Chrystus umarł zamiast ciebie, umarł zamiast twoich grzechów i ja w wyniku tego przebaczyłem ci wszystkie grzechy i uwierzysz w to, że mój Syn Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele właśnie w tą Wielką Niedzielę, że On wstał z martwych, wyszedł z grobu, otworzył ci drzwi do nieba, to tym aktem wiary
staniesz się moim dzieckiem. Narodzisz się na nowo z mojego ducha. Gdy uznasz Jezusa swoim Panem w miejsce swojego ego, które do tej pory panowało w twoim życiu, to zyskasz sukces w życiu wiecznym i w życiu doczesnym. To jest prosty, zwykły krok wiary, polegający tylko i wyłącznie na uwierzeniu w niezasłużoną śmierć Jezusa, w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznanie Boga jako rzeczywiście Boga do swojego życia, jako tego, który jest prawdziwym, nazwijmy to Panem, prawdziwym Królem, właścicielem tego wszystkiego, łącznie z naszym życiem. Więc to jest po prostu odległość modlitwy każdego ze słuchaczy. Dobra wola, bo wystarczy właśnie ta dobra wola. Nie potrzeba do tego żadnej liturgii, nie potrzeba budynku kościelnego. Można dziś wieczorem na swoim łóżku usiąść i powiedzieć: Boże, wierzę w to, co dzisiaj tutaj usłyszałem. Wierzę w Jezusa jako mojego Zbawiciela, jako tego, który wstał z martwych. I chcę, żebyś Duchu Święty wprowadził mnie w rzeczywistość zmartwychwstania. Zrób to teraz, ja się zgadzam. Tak naprawdę to jest ten układ, te przymierze, które się zawiera z Bogiem, a które tak naprawdę apeluje, tak jak powiedziałem, od tysięcy lat do nas ludzi. Dokładnie tak, także drogi słuchaczu, dzisiaj możesz w swoim łóżku, możesz w swoim fotelu, możesz na spacerze z psem zdecydować się odmienić swoją rzeczywistość, wieczność i twoje dzisiejsze tutaj życie na ziemi. Możesz to zrobić, zachęcamy ciebie do tego, żebyś przyjął ofiarę na krzyżu i uwierzył w Jego zmartwychwstanie i niech nowe rzeczy, niech dzisiejszy dzień będzie dla ciebie dniem nowego początku życia z Bogiem, nowego początku relacji z Nim, nowego początku doświadczania niesamowitości, które masz w Jezusie Chrystusie dostępne, które masz otwarte, jeżeli tylko uczynisz ten prosty krok, krok wiary, a jeżeli go uczynisz albo planujesz to zrobić, albo chciałby też porozmawiać na przykład z naszym gościem, bliżej go może też poznać, to drogi pastorze Arturze, gdzie można ciebie znaleźć, gdzie ewentualnie osoby zainteresowane mogłyby nawiązać z tobą kontakt? Najprostszy sposób, myślę, wejść na stronę naszego kościoła, kościółmocy.pl bez polskich znaków. Tam jest też bezpośredni telefon do mnie, mail mój prywatny, także można ze mną się skontaktować. Bardzo chętnie porozmawiam, odpowiem na pytania, więc mogę też się spotkać, jeżeli ktoś będzie miał czas, żeby do nas wpaść, więc zachęcam. To chyba tak najprościej, w ten sposób. Tak, chyba tak najprościej, kościółmocy.pl bez polskich znaków. Możecie znaleźć tam dzisiejszego naszego gościa, pastora Artura Ceryńskiego, pastora Kościoła Mocy i zwierzchnika społeczności Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży. Dziękuję ci, drogi Arturze, że byłeś dzisiaj z nami w studio. To była naprawdę pasjonująca, ciekawa rozmowa. Drodzy Państwo, wam życzę oczywiście wspaniałego kolejnego dnia wolnego, kolejnego dnia świąt i dobrego, błogosławionego dzisiaj wieczoru. Niech to będzie początek nowych rzeczy dla was.